MMA Kalendarz, Szymon Łabacki i Paweł Polityło, po przegranej drugiej walce z Antunem Raciciem. Pierwsza runda była twoja, druga runda była Racicia, trzecia runda, jak schodziłeś, co czułeś i co mówi twój narożnik? No właśnie, no trzecia runda, no tak jak powiedziałeś, pierwsza runda, czy czułem, że tam jest ten dystans na spokojnie, pierwszą rundę rozegraliśmy. W drugiej rundzie gdzieś tam nie złapał, schodząc do narożnika, powiedział mi: tu Paweł, przegrałeś drugą rundę, kurwa, musisz teraz wygrać, nie? No i co, no trzecią rundę wygrałem, no i tyle, nie? Nie ma, mama tam, no nie jestem zadowolony z tej decyzji. Muszę może jeszcze raz obejrzeć tą walkę, ale z tego, co mi się wydaje, pierwsza, trzecia runda dla mnie, nie? Czyli bardziej jesteś niezadowolony z sędziów niż z siebie? No z siebie, no kurwa, jak mam być siebie niezadowolony? Ciężko trenuję, zasługuję na to zwycięstwo. To, że decyzja była jaka była, to już nie moje, ja swoje odjebałem. Pierwsza, trzecia runda wygrana moim zdaniem, nie wiem co tam się stało. W drugiej rundzie gdzieś tam mnie odciął troszeczkę na chwileczkę, ale to była druga runda, nie? To nie można patrzeć, że kurwa gdzieś tam wiesz. No, uważam, pierwsza, trzecia runda dla mnie, może jeszcze raz to muszę obejrzeć, ale nawet go gdzieś przewracam w tej trzeciej rundzie, już wiem, gdzieś złapałem, pum, lecę z nim, on się tam coś powiedział, o fuck, nie, że go już kurwa złapałem, mówię: dobra, mam cię już przetrzymać, już i tyle, nie? I no i tak to uważam, nie? A co w tej, szkoda. Co w tej drugiej rundzie było? Czy to było, powiedzmy, takie zmęczenie, że te ręce były na dole? Jak wiesz, ja sobie odchodzę, też mi mówią: nonszalancja, wie jak nonszalancja, chłopi, idziecie obalać, no to wiesz, musiałem sobie odskoczyć, gdzieś te ręce rozluźnić. I co? I gdzieś tam z tego półknięciu gdzieś tam mnie chyba ten złapał, czy coś, nie? Złapał, ale przetrwałem to, powróciłem, kurwa, jak prawdziwy wojownik w trzeciej rundzie i tyle. No. Właśnie, już od pierwszych minut dominowałeś, cały czas szedłeś do przodu. Czy to właśnie był plan, żeby iść taką presją? Pierwszy, nie było planu, żeby się nie dać, właśnie dlatego sobie gdzieś tam odskakiwałem, żeby go złapać na pierwszą rundę. Dobra, mamy pierwszą, dziesiątą, sam chyba też wiedział, że tą pierwszą przegrał, gdzieś tam musiał wejść w ten dystans, w końcu mnie złapał, udało się, ale w trzeciej rundzie nie ma. No nie, kurde, no tak jak wam mówię, przewracam, bo on jeszcze mówi: o kurwa, nie, mówi: o fuck, nie, już mówię: dobra, mam cię, kurwa, jeszcze gdzieś tam na końcu już był, też te wybronki robiłem, wszystko sobie pięknie mi to, kurde, szło, nie, no szkoda, że tak się stało. Ja czuję się tutaj bardzo z siebie zadowolony, dziękuję całemu mojemu kampowi za te całe przygotowania, za wyjazdy, dziękuję również sponsorom, no i decyzja jaka była, taka była, ja nie uważam się przegranym, po raz kolejny można powiedzieć, bo jak była tamta walka pierwsza, co popatrzyli na mnie, bo jakiś amator, kurde, wiesz, wchodzi, nie, tu urywa mu rundy, nie, inny jakiś artykuł był, że sędziowie też oglądając tą pierwszą walkę już powiedzieli, że równie dobrze, kurwa, mógł wygrać Polityło, nie, a teraz, no to już nie wiem, no, no decyzja to decyzja, kto tam, jak to uważa, ja... Muszę może jeszcze raz obejrzeć, może nie wiem, nie? Właśnie, ale... bardzo duże emocje w tobie siedzą. Powiedz, będziesz chciał uderzać o trylogię, czy będziesz chciał innego przeciwnika, jak trylogię, to jest? Trylogię, no jak, ile można, tu specjalnie tą walkę na dystans, sobie wszystko na spokojnie. Druga runda może nie poszła, no ale został zrobiony i tyle, z całym tym też nie chcieliśmy specjalnie się rzucać gdzieś tam ryzykownych akcji, żeby to na spokojnie swoje wszystko zrobić i tyle, nie? A tu, no widzicie, nie? Co z tego, że on fajnie chodzi, kurwa, macha tymi cepami w powietrze, co mu to daje? Jeszcze dlatego odchodziłem, opuszczam ręce, że to nic na mnie nie robiło żadnego wrażenia, w drugiej rundzie to złapał gdzieś tam i tyle. To no. Poza tym zdenerwowaniem i tymi emocjami, czy czujesz się, czy czymś się zranił, czy czujesz jakieś kontuzje, czy jesteś gotów do powrotu? Jestem gotów, tydzień przerwy gdzieś tam, jeszcze jutro tutaj w Trójmieście pochodzimy, zjemy jakieś kurcze fajne rybki z nadpolskiego morza, później tydzień jakiś gdzieś też latania po restauracyjkach, coś tu zjeść fajnego, dobrego i po tygodniu mogę, kurde, wiesz, dalej swoje robić, nie? Czyli już gala wrześniowa w Londynie, interesuje cię to? Jak najbardziej, nawet nie wiedziałem, że jest wrześniu Londyn, tak? Tak, właśnie dzisiaj potwierdziłem. A, no tu widzisz, no to fajnie, o, przepraszam. No tak jak widzisz, co ja mam, kurczę, tutaj główkę porysowaną troszeczkę, tydzień przerwy, coś sobie, wiesz, pojeść fajnego, jakiś, kurde, glutenowych rzeczy fast foodowych na Irlandii, jakiś, kurde, fajnych steków i możemy dalej lecieć. I, kurde, całe życie będę to robił, niezależnie jak tam sędziowie będą sobie te decyzje podejmować, wszystko. A jeżeli nie dostaniesz trylogii z Antunem Raciciem, kogo byś chciał? Niekoniecznie trylogię, no kogo teraz, no widzisz, co, zdał mnie tutaj, nie, no i co, teraz kim on będzie walczył o ten pas, nie? No to kogo ty byś chciał teraz? Kogo ja bym chciał? Racicia znowu. Teraz. A pomijając Racicia. No widzisz, fajny tu chłopak stoi, no pomijając Racicia, kogo, kurwa, jak on wchodzi, wszystkich zlał w Polsce.
Ile on? Racic, how many fights you fight with Poland after me? Come on. Three times. Trzy razy wygrał ze wszystkimi, to nie wiem kogo. Oni jemu, dla niego znajdą, bo teraz znowu ze mną czwarty, piąty raz wygrywa. Z Polski, no tak jak mówiłem, musi być jakiś nowy zawodnik, kurczę, nie? Tutaj świeża, jakiś nowy, bardzo dobry, nie? Bo no jak sam powiedział, teraz zdominował wszystkich trzech niby tych zawodników z Polski, więc... Dobrze, już. No, już będziemy kończyć, bo widać, że Antun na ciebie czeka. Także dziękuję ci za rozmowę i obyś wrócił jak najszybciej z kolejnymi wygranymi. Dziękuję bardzo serdecznie.